Przede wszystkim dzisiaj tak nietypowo, ponieważ będę robić dla Was unboxing. Na tym kanale jeszcze tego nie było, ale z racji tego, że przyszedł do mnie najnowszy dodatek do The Sims 4, to stwierdziłam, że właśnie zrobię unboxing. Zamówiłam go na Media Expert. Tak. Jeszcze mogłam się doczekać, kiedy się dowiedziałam, że wychodzi najnowszy. Już trochę o nim wiem, także na pewno jakiś let's play z tego zrobię. Mamy The Sims 4 z Echo. O. Rób coś dobrego dla swojego otoczenia. Co my tu mamy? Jeżeli jeszcze nie znacie, to może wam przeczytam, co jest w tym nowym dodatku. Twoi Simowie są gotowi, żeby zmieniać świat. Dołącz do społeczności innowacyjnych twórców. Zmieniaj swoje otoczenie na lepsze w nowym świecie. Evergreen Harbor, czyli mamy nowe miasto. Ekologiczne życie. Ograniczaj zużycie, odzyskuj i wykorzystuj ponownie. Pozytywny wpływ na środowisko to jedno, ale zaoszczędzisz też trochę simoleonów. Wytwarzaj prąd i wodę za pomocą paneli słonecznych, turbin wiatrowych i zbiorników na rosę. Możesz również produkować żywność w domowym wertykalnym ogrodzie, by kontrolować swój wpływ na świat. Jeżeli chodzi o te panele słoneczne i te inne rzeczy, to jestem bardzo tym ciekawa, jak to wygląda. Społeczność nastawiona na współpracę. Zaangażuj się w sprawy sąsiedzkie za pomocą tablicy głosowań, na której co tydzień pojawia się nowy lokalny plan działania. Niezależnie od tego, czy dany sim postuluje zwiększenie aktywności fizycznej, czy wymaga od każdego posiadania maszyny do recyklingu, wszyscy członkowie społeczności mają prawo do wyrażenia swojego zdania. To jest akurat super, bardzo mi się to podoba, że to wprowadzili. Zmieniaj świat. Wprowadź Sima do sąsiedztwa i obserwuj, jak ono się zmienia. Każda podjęta decyzja, jakich źródeł energii użyć, jak urządzić dom, na który plan działań na rzecz sąsiedztwa zagłosować, nie pozostaje bez wpływu na świat. Od pełnego smogu nieba po krystalicznie czystą wodę. No. Także jestem bardzo ciekawa, jak wygląda ten cały nowy dodatek. Także myślę, że jakieś let's play'e na tym kanale się właśnie pojawią z tego nowego dodatku. Tylko mam do Was takie pytanie. Wiem, że bardzo rzadko tutaj się pojawiają jakiekolwiek komentarze na tym kanale, z racji tego, że no jednak rzadko tutaj nagrywam i no ten kanał dopiero co powstał tak naprawdę w zeszłym roku. Ale proszę Was, jeżeli ktoś może i chce, to niech napisze mi komentarz, czy właśnie w poznawaniu tego nowego dodatku chcecie zobaczyć jakąś nową rodzinkę, którą może też stworzę w jakimś filmie, czy mam pozostać przy tych seriach, które są, które na pewno ci, co oglądają ten kanał na bieżąco, widzieli. Także możecie mi napisać właśnie w komentarzu, czy mam stworzyć zupełnie nową serię właśnie tylko i właśnie o tym dodatku, czy jednak wprowadzić ten dodatek do moich obecnych rozgrywek. Także piszcie mi w komentarzach, jak mam zrobić. A jeżeli nie dostanę akurat takich komentarzy, no to po prostu sama zdecyduję, ale proszę Was, napiszcie mi cokolwiek. Dzięki temu będę widzieć, że jednak coś się dzieje na tym kanale. No. Także do zobaczenia.